To jest kolejny odcinek wielkiego motoryzacyjnego projektu na trasie Royal Trip High 5. Całą Polskę wzdłuż i wszerz przejechałem swoją klasą, żeby sprawdzić, jakie perełki kryją się w najodleglejszych zakątkach naszego kraju. Dziś Audi R8 V10 Plus, 620 koni, jedno z 50 na świecie. Witaj w kolejnym odcinku programu High 5. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Audi R8, proszę Państwa, dostałem kluczyki do tego egzemplarza, to jest jeden z 50, ale zaraz Wam wszystko powiem. Na wstępie podziękowania dla Michała, jednego z widzów, napisał do mnie na Instagramie i powiedział, że jest w stanie udostępnić mi ten samochód do nagrań, dlatego bardzo dziękuję. Katalogowo ten samochód wyceniony jest na 1 200 000 zł, to jest bardzo dużo. To jest na tyle dużo, że żebym ja kupił ten samochód, musiałbym od każdego z Was, subskrybentów, wziąć o 3,50 jakoś. I wtedy może by starczyło, bez paliwa. A dlaczego ta R8 jest taka unikatowa, byście powiedzieli? Na pierwszy rzut oka zwykła R8. Ona nie wyróżnia się jakimiś wielkimi spoilerami, wielkimi dokładkami, poszerzeniami i tak dalej, i tak dalej. To jest drogowe auto, ale jest limitowane. Samochód został wyróżniony przez markę Audi dla uczczenia sukcesów Audi R8 LMS. Taki 24-godzinny wyścig na Nürburgringu. A właśnie, dlaczego w ogóle Green Hell? Tutaj macie oznaczenie. Ten samochód jest nazwany Audi R8 Green Hell Edition, ponieważ Green Hell to potoczna nazwa dla właśnie tamtego toru, czyli dla Nürburgring. Większość tego prawie 30-kilometrowego toru w Niemczech, Nürburgring, pokrywają lasy. Dookoła jedziecie przez lasy. Dlatego właśnie Green Hell, takie zielone piekło. To było, z tego co pamiętam, wyróżnienie za zwycięstwa w klasie GT3 od 2009 do 2011 roku. Co ciekawe, Audi R8 i R8 LMS, czyli ta wyścigowa, zostały praktycznie w połowie stworzone wspólnie. Dlatego to jest też taki kunszt konstrukcyjny. Ten samochód, czyli Green Hell Edition, miał premierę w tym roku na Nürburgring, właśnie w tym wyścigu. To jest w ogóle wielkie zjawisko, ponieważ z reguły limitowane edycje to jest 500 sztuk, może 200, 222 sztuki, ale nie 50. Ja mam tu do czynienia z jednym z dwóch egzemplarzy w Polsce. Wyobraźcie sobie, że Lexusów LFA jest więcej niż Audi R8 Green Hell Edition. R8 to jest też takie trochę połączenie wielu marek, wielu aut. Na przykład silnik od Lamborghini Huracana. Tutaj tak samo się otwiera automatycznie do samej góry. Wolno ssące 5,2 litra. Bardzo fajnie to też wygląda, bo tutaj mamy napis V10 FSI i przez tą szybę odbija się do przodu, przez co kierowca widzi ten napis przez lusterko wsteczne. To też robi taki klimat. Tutaj mamy bez karbonu, zwykły spoiler. Zamknijmy może, żeby się nie studził. Wydech nie brzmi tak, jak powinien brzmieć. Teraz brzmi na normalnych obrotach, na normalnym trybie. Teraz tryb performance. Od razu słyszycie, obroty się zwiększają. Ten dźwięk się zmienia. On jest tutaj taki zduszony. Jak już jesteśmy przy felgach, to powiem Wam też o hamulcach. Ceramiczne hamulce, no ale tarcza jest wielka. Ceramika to jest świetna opcja, moim zdaniem. Ja jestem fanem ceramicznych hamulców. Z tyłu oczywiście również ceramic brakes. Jaka opona? Trzeba sprawdzić. Dobra, półtora roku, uff. Tutaj widzicie też numer 34 na boku. To symbolizuje, że to jest 34 numer z 50 limitowanych. Jedno z niewielu aut, które testuję w grudniu podczas serii daily vlogów, które ma zimowe opony. Bardzo dobrze. W środku są nagłośnienie Benko Lufsen, Alcantara, skóra, to jest ta skóra Nappa, z tego co pamiętam. No i tutaj niewiele miejsca, słuchajcie, no jak widzicie, na butelkę, na wodę. Tam płyty jeszcze, CD. Generalnie to nie jest samochód do podróżowania. Pokażę Wam też bagażnik. Zobaczcie, że tu nie ma zbyt wiele miejsca. Nie zmieniło się to względem poprzednich R8, które testowałem. No że to jest tak, o, na worek. Tutaj mam worek z kamerami, ze sprzętem. Patrzcie z tej perspektywy, jak on wygląda. Kiedyś myślałem, że tak nie za bardzo lubię te samochody, bo wiecie, wygląd jak Audi TT i tak dalej. Ale z biegiem czasu trochę przekonałem się do nich, bo one mają takie świetne właściwości jezdne. Naprawdę, no jak już mówimy o jeździe, no to jedziemy na przejażdżkę. Właścicielem tego samochodu jest Michał, jeden z naszych widzów. Napisał do mnie na Instagramie z propozycją nagrania. Słuchaj Robert, chciałbyś nagrać R8, mam limitowaną edycję. I ja się zgodziłem, w sensie to zaszczyt dla mnie, naprawdę, bo to jest pierwszy taki film w Polsce. Dlatego bardzo mu dziękuję i też nawiązuję do tego, że jeżeli Wy macie coś ciekawego, coś limitowanego, coś nowego, coś ekskluzywnego, sportowego, czy jakieś
zmodyfikowane auto, nie wiem, 900 koni Audi R8, czy nie wiem, jakiegoś Golfa, czy Skodę Superb, najlepszą, najszybszą w Polsce, to napiszcie do mnie na Instagramie czy maila, najlepiej na Instagramie, no i będzie dla mnie naprawdę wielką przyjemnością, żeby nagrać z Wami materiał. Bardzo leciutko prowadzi się ta kierownica, jak po sznureczku, naprawdę, naprawdę prowadzenie tego auta 10 na 10. Nawet na trybie performance ten samochód jest cichutki, naprawdę cichutki. I mam 4000 obrotów, w Lamborghini, na przykład w Aventadorze czy w Huracanie, tu lepiej z Huracanem porównywać, w Huracanie musiałbym do Was tak mówić już, a tutaj normalnie mogę szeptem nawet mówić. A teraz zobaczcie launch control z zewnątrz, z tej perspektywy. Zadowolonego bąbelka. Ja zawsze to kocham, zawsze. I nie wiem, co się dzieje, ale naprawdę w tym samochodzie bardzo konkretnie odczuwam to przyspieszenie. Ten samochód to jest jeden z nielicznych, w którym 3 sekundy do setki rzeczywiście przeze mnie są, jestem w stanie je odczuć. Tutaj na kontrolkach nic się nie zmieniło względem poprzedniej wersji, którą testowałem, bo moja wersja była 16 albo 17 rok. Tutaj mamy zużycie, na przykład możecie zobaczyć spalanie 38,5 litra. Dobra, wbijamy się na lewy pas. O. Jest trochę ślisko, więc ja pozwolę sobie tak nie do końca, ponieważ z sympatii do właściciela i sympatii do marki i z sympatii do własnego portfela ja tym autem nie będę szalał. Redukcja, trójka, dwójka, to lubię. Ten samochód przyspiesza do pierwszej setki w 3,1 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 333 km na godzinę. Ale każde przyspieszenie tym samochodem, choćby najmniejsze, to jest już ekscytacja, podniesiona adrenalina i emocje na najwyższym poziomie. Niesamowity samochód, naprawdę. Ja polubiłem strasznie R8. To prowadzenie, ja siedzę, po prostu jedziesz z prędkością autostradową i siedzisz w aucie, które teoretycznie powinno być totalnym nieużytecznym autem, ale z drugiej strony siedzisz, przyspieszasz sobie, jedziesz na przykład teraz ze stałą prędkością, jak jadę, to jadę w normalnym, cywilnym samochodzie. Jabadaba! Ale to ciągnie. Troszeczkę karbonu, ale bez przesady. To nie jest tutaj też element karbonowy, ale to nie jest przesadzone. Tutaj Alcantara. Jednak ten dźwięk jest trochę stłumiony. Ale gdziecie? Silnik kręci się do 8,5 tysiąca obrotów. Teraz podjadę jeszcze do tira na szybko i stanę obok, tutaj. To znaczy zrównam się z nim, bo chcę Wam pokazać, jak wygląda przyspieszenie, realne przyspieszenie w tym 620-konnym potworze. Jesteśmy teraz na równi z nim. Wpinam drugi bieg. No i odjazd. I ten film totalnie odcina. Totalnie ten film nie jest przyspieszony. Ten samochód po prostu tak mocno przyspiesza. A już mi ścięło trakcję. Gdzie tu mogę pojechać? To naprawdę zaszczyt, że mogę siedzieć w jednym z dwóch egzemplarzy w Polsce. Na Niemcy wyszło chyba 8 sztuk. A może pojedziemy. Na Niemcy wyszło 8 sztuk. Do Chin bardzo dużo poszło podobno. Koło 10 chyba sztuk. Dajcie znać, czy myślicie, że po kilku latach ten samochód podwoi swoją wartość, na przykład tak jak Lexus, bo Lexus, nagrywałem 3 dni temu Lexusa LFA i tamten samochód podwoił, potroił, podwoił prawie swoją wartość przez ile? 10 lat?
Więc ja jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. Nadwozie samochodu wykonane jest w konstrukcji Audi Space Frame ASF. To jest aluminium wzmocnione polimerem połączonym z włóknem węglowym. Podwozie, łącznie w ogóle z wałem napędowym, jest niemal całkowicie pokryte gładkimi panelami. Dwa małe dyfuzory przednie kierują powietrze aż przez nadkola, przez co też dodatkowo samochód ma chłodzenie hamulców. Z kolei z tyłu szeroki dyfuzor pozwala na przejście tego całego powietrza bez jakiegoś zbędnego zawirowania. W tylnej części samochodu też są dodatkowe wloty powietrza, które mają za zadanie chłodzić silniki i skrzynie biegów. Skrzynia e-stronik siedmiobiegowa bardzo dobrze działa. Bardzo dobra skrzynia, naprawdę. Ten dźwięk tylko, to jest jedyna wada tego auta, że jest wykastrowany. Nie wiem, co to za parking koło Katowic, chyba Bytom, czy ja nie wiem, gdzie ja dojechałem, dużo tych miast jest w Śląskim. No ale tutaj też sprawdzimy sobie, jak brzmi. Trochę tak na koniec jestem podłamany, bo taka informacja na koniec filmu, na koniec dnia. Na Podkarpaciu w Rzeszowie miałem nagrywać Koenigsegga w serii daily vlogów motoryzacyjnych na trasie projektu Royal Trip High Five. A no, wszystko wychodzi na to, idzie w tą stronę, że niestety nie pójdzie to nagrania. No i szkoda, bo trochę się napaliłem na to. Ale tutaj wychodzą dobre strony takiego sportowego samochodu, ponieważ jeżeli masz zły humor, coś cię podłamie, jakaś informacja, lewa łopatka zmiany biegów, redukcja. Teraz już jest lepszy humor, naprawdę, nie? Mi już jest lepiej, mi już jest cieplutko na serduszku. Lubię to, launch control. On się kręci wtedy do 5000, tryb performance, bez trakcji, bez niczego. Hamulec w podłogę, 5000. Szybki, szybki wóz, 3,1 do setki, 3,1 do setki, naprawdę szybki wóz. Koniec. Koniec przejażdżki, wyłączamy silnik i wszystko jest teraz takie ciche. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale bardzo istotne, i podziękowania dla Michała, dla właściciela auta, za udostępnienie tego samochodu. Ja za chwilę przesiadam się do swojej E-klasy, którą podróżuję po Polsce, i już jutro kolejny materiał z bardzo mocnym samochodem. Ma więcej mocy niż R8, więc będzie ciekawie. A na zakończenie jeszcze bardzo ciekawa sprawa, bo zatrzymaliśmy się na noc u jednego z naszych widzów, u Grzegorza. Grzegorz mieszka w Katowicach, pod Katowicami, i udało się przenocować, a przy okazji zrobiliśmy wywiad u Grzegorza na kanale, bo Grzegorz ma kanał na YouTubie. Nagraliśmy faktycznie wywiad i mam wrażenie, że Robert tam powiedział troszeczkę za dużo. Tak, chodź, zjemy czekoladkę. Okej. Okay. Dzisiaj właściciel R8 nie chciał się pojawić na filmie, co szanujemy, dlatego możesz tak symbolicznie dopełnić honoru, dokładnie. Właścicielu R8 zjadam za twoje zdrowie. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale ważne. Kolejny film już jutro na kanale High Five, Royal Trip High Five. Subskrybujcie, żeby nie przegapić serii daily vlogów motoryzacyjnych. Trzymajcie się, do następnego, cześć!